Dzień dobry. Dziś moim gościem jest redaktor Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy i autor książek, które pomagają pogłębić, co dokładnie znaczy być katolikiem. A rozmawiać będziemy o najnowszej i bardzo ważnej książce redaktora. Książce, którą wydał ostatnio, a która nosi tytuł Kto fałszuje Jezusa? Zanim zacznę rozmowę z panem redaktorem, zapraszam państwa do zadawania pytań na naszym Facebooku i YouTubie. Tym razem, zadając pytania, będzie można zdobyć nagrodę, będzie można wylosować właśnie tę książkę redaktora. Losowanie przeprowadzimy w środę o godzinie 17 i będziemy kontaktować się z państwem poprzez ten sposób, przez jaki kontaktowaliście Państwo z nami, czyli przez Państwa konto na Facebooku lub YouTubie. A tymczasem dzień dobry Panu, Panie redaktorze. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć, o czym jest ta książka? Ta książka jest najkrócej, jak sama nazwa wskazuje, o tych, którzy fałszują Jezusa. W podtytule książki znajduje się stwierdzenie odpowiedź na zarzuty współczesnych ateistów. I ona jest trochę tak ułożona. To znaczy, z jednej strony staram się pokazać ten współczesny ateizm, czy te współczesne zarzuty ateistów, następnie pokazać, na czym one są oparte, na czym one są zbudowane i odpowiedzieć na te zarzuty, odwołując się wyłącznie, co każdy może zauważyć, do argumentów racjonalnych, rozsądnych, do wiedzy i nauki, czyli do tego wszystkiego, do czego może sięgnąć każdy czytelnik. Znaczy, to nie jest książka, która by zapisywała jakieś, nie wiem, moje doświadczenia, czy opisywały stany ducha, czy poczucia, czy emocje. Oczywiście te emocje tam są, ale tym, co jest podstawą i rzeczą najważniejszą, jest argumentacja, tak sądzę. Dlaczego teraz, w tym czasie, kiedy mamy wiele różnych pytań, wiele różnych tematów, przyciąga naszą uważność, ważne jest, żeby zwrócić uwagę właśnie na tę książkę? No to znaczy, to ja o tym trochę piszę we wstępie. Oczywiście można powiedzieć, cała książka jest temu poświęcona. Mianowicie o tym, że zmieniła się w Polsce atmosfera debaty na tematy religijne. Tak jak do tej pory, wcześniej w Polsce, jeśli toczyła się jakaś debata dotycząca kwestii obecności kościoła czy religii w życiu publicznym, to taka debata miała przede wszystkim wymiar społeczny czy polityczny, jeśli tak można było powiedzieć. To znaczy, Kościół krytykowano, zdaniem tych, którzy to robili, za to, że ma rzekomo za dużo przywilejów, albo że ma za dużo wpływów politycznych, no, albo że sobie ma za duże znaczenie, za duży wpływ na nasze życie, nie wiem, cywilizacyjne czy kulturalne. No, krótko mówiąc, można by było powiedzieć, że tradycyjny sposób krytykowania Kościoła w Polsce miał raczej charakter krytyki antyklerykalnej, jeśli tak można powiedzieć, czy dotyczył przede wszystkim Kościoła jako instytucji politycznej czy społecznej. Natomiast to, co jest nowego i co myślę, że możemy zaobserwować ze wzmożoną siłą już co najmniej od października ubiegłego roku, czyli od chwili, kiedy pojawił się wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie jednej z przesłanek dozwalających, czy zezwalających, usunięcia przesłanki zezwalającej na dokonywanie aborcji z powodów eugenicznych, to pojawienie się w życiu publicznym radykałów antyreligijnych, to znaczy grupy ludzi, którzy już nie tylko krytykowali Kościół, ale atakowali samo życie religijne. Na przykład ingerowali czy przeszkadzali w odprawianiu mszy, przeszkadzali w liturgii, wymazywali różnego rodzaju obrazoburcze hasła na budynkach kościelnych, tak? Atakowali nawet bezpośrednio księży. Publicznie, to można łatwo znaleźć wypowiedzi przedstawicieli na przykład tych pań ze strajku kobiet, które mówią, że Kościół należy zlikwidować, chrześcijaństwo należy zlikwidować, prawda? To jest coś nowego. Znaczy, to jest nowy ton w polskiej debacie, wcześniej nieobecny i moim zdaniem jednym z powodów, nie mówię, że jedynym, ale jednym z powodów z pewnością było takie podskórne przenikanie do polskiego życia umysłowego i intelektualnego tych ateistycznych prądów z zachodu, gdzie ludzie się z tym zapoznawali, czytali, zdobywali ich zdaniem
wiedzę, to nie jest żadna wiedza, to jest często pseudowiedza, no ale braku, bo ponieważ nie było często możliwości odpowiedzi na te zarzuty, no to tak podskórnie to przenikało i wytworzyło się takie środowisko również w Polsce ludzi przekonanych co do fałszywości chrześcijaństwa. Czyli atak na Kościół, to już nie dotyczył tylko ataku na Kościół, mówię, jako instytucję polityczną czy społeczną, tylko na instytucję religijną, która została zbudowana na pewnych fałszywych zasadach, fałszywych podstawach. No oczywiście, co jest podstawą Kościoła? Jezus Chrystus. Czyli te ataki dotyczą samego fundamentu Kościoła? Te ataki dotyczą samego fundamentu Kościoła, no bo w oczywisty sposób, gdyby Kościołowi zabrać Jezusa Chrystusa, gdyby zabrać ten fundament i tę podstawę, na której on jest zbudowany, no to Kościół, że tak powiem, staje się czym? No staje się jakimś nie wiadomo jaką instytucją, trochę charytatywną, trochę jakimś takim muzeum pamiątek z dziejów, trochę jakąś taką fasadą obyczajowości, natomiast znika, jakby to powiedzieć, znika z niego całe życie, prawda? Życie w sensie sakramentalnym, i życie nadprzyrodzone, i życie w sensie bycia autorytetem, jeśli chodzi o nauczanie etyki i tak dalej, i tak dalej. No bez Chrystusa nie ma Kościoła, to jest oczywiste, tak? Znaczy ktoś tak, gdyby nie zmartwychwstanie, próżna byłaby nasza wiara, to mówi apostoł, i gdyby to odwrócić, też pokazuje, no właśnie, jak można właśnie zniszczyć de facto Kościół. Proszę mi powiedzieć w takim razie, kto, wróćmy do tytułu, kto chce zniszczyć Kościół? No, Kościół chcą zniszczyć ci oczywiście, którzy sami to deklarują. To jest tutaj, ta książka nie jest żadnym badaniem jakichś rzekomych teorii spiskowych, czyli jakiejś grupy tajemniczej, która gdzieś tam na boku w tajemnicy knuje i spiskuje, tylko odnosi się do tych, którzy publicznie, stanowczo, jednoznacznie, dokładnie o tym mówią. To znaczy mówią o tym, że Kościół należy jako taki zniszczyć. Ja powołuję się, bo oczywiście takich zwolenników tej tezy można znaleźć pewnie bez liku. Ja starałem się tę książkę zbudować w taki sposób, żeby w pierwszej kolejności przedstawić te sądy, które są wypowiadane przez, nazwijmy to, takich najbardziej popularnych krytyków Kościoła, czy najbardziej popularnych ateistów, tak zwanych nowych ateistów, chociaż tu się bardzo zastrzegam, że określenie nowe jest tak naprawdę niewłaściwe, to znaczy to jest wyłącznie nazwa marketingowa, znaczy faktycznie cztery osoby, czy czterech takich filozofów, publicystów, intelektualistów zaczęło funkcjonować razem i zaczęto ich określać mianem nowych ateistów, bo nowy się o tym się dobrze sprzedaje. W sensie, czemu nowi różnią się od starych ateistów? No poza tym, że są później urodzeni, to niczym, kompletnie niczym się nie różnią od starych ateistów. To jest dokładnie taki sam stary ateist, jaki byśmy spotkali w wersji takiej radykalnej, zjadliwej, czy to w pismach, czy w perelowskich argumentach, lata 60., 70., czy w takie było pismo wydawane w Sowietach, Bezbożnik się nazywało, dokładnie powiedzmy tego typu mechanizm, albo właśnie sięgając wcześniej w tradycji oświeceniowej z taką całą siłą, było to widoczne na przykład Voltaire'a, prawda, który kończył wiele swoich listów określeniem, prawda, że to bezeceństwo, ta podłość musi zginąć. Bezeceństwo jego ujęciu odnosiło się do chrześcijaństwa, no i innych różnych filozofów oświecenia, bo wtedy tak naprawdę to radykalne antychrześcijaństwo się zaczęło. Przy czym, jeśli można powiedzieć w takich kategoriach historycznych, to pierwszym przykładem racjonalnej próby obalenia chrześcijaństwa, a właściwie obalenia religii monoteistycznej, to był traktat polityczno-teologiczny Spinozy, czyli koniec wieku, powiedzmy druga połowa wieku XVII, przy czym Spinoza w znacznie większym stopniu skupiał się na obaleniu Starego Testamentu, jeśli tak można powiedzieć, czy przesłania Starego Testamentu. Natomiast takim najgłośniejszym dziełem, czy dziełem, które miało obalić z ateistycznego punktu widzenia przesłanie chrześcijaństwa, to były fragmenty opublikowane już po śmierci autora, czyli po śmierci niejakiego Reimarusa, uczony bodajże z Hamburga, i jego książka, czy te fragmenty, które on wcześniej spisywał do szuflady,
zostały później opublikowane przez niemieckiego gramatopisarza, krytyka literackiego Lessinga, w postaci znanej głównie z tego w Polsce, że napisał taki dramat Nathan Menzies. To jest koniec, powiedzmy, wieku XVIII. I w zasadzie te wszystkie argumenty, które znalazły się u Lessinga, które znalazły się, przepraszam, u Reimarusa i które pojawiły się również w pochodzącej z końca XVIII wieku książki Immanuela Kanta o religii w granicach samego rozumu, bo tak ona się nazywała, to gdybyśmy wzięli te dwie książki, to znaczy te fragmenty Reimarusa i Kanta o religii w granicach samego rozumu, to w zasadzie możemy powiedzieć, że tam mielibyśmy the best of krytyki ateistycznej, która w różny sposób później była wykorzystywana, rozwijała się, tworzyła poszczególne szkoły, jedni zwracali uwagę na jeden aspekt, na inny aspekt i tak doszło do naszych czasów i w formie popularnej pojawia się u takich autorów, o których ja piszę, czyli właśnie Richard Dawkins na przykład, prawda, z tym stwierdzeniem, prawda, że Bóg jest, że wiara w Boga jest oszustwem, czy Christopher Hitchens z książką, prawda, Bóg nie jest wielki, czy trzeci autor, bo który może w mniejszym stopniu bezpośrednio atakuje chrześcijaństwo, ale w ogóle odrzuca religię jako taką, czyli Yuval Noah Harari, też bardzo popularny w Polsce, dziesiątki tysięcy, może i setki tysięcy książek sprzedanych. To jest ta pierwsza grupa. Czyli mamy wielką trójkę z wielkiej czwórki nowych ateistów. Muszę powiedzieć, że to jest z tych nowych ateistów to jest dwójka tak naprawdę, czyli Hitchens i Dawkins. Ja Hararego troszeczkę sam na własną odpowiedzialność dopisałem do tej trójki, ale zrobiłem to głównie dlatego, ponieważ on reprezentuje radykalnie ateistyczną wizję dziejów człowieka, dziejów religii jako takiej i również oczywiście dziejów chrześcijaństwa. W tym sensie, że on już jest nawet takim myślicielem postateistycznym. To znaczy, próbuje tworzyć świat i wyobrażać sobie świat, jakby istniał, gdyby w ogóle religia przestała odgrywać jakąkolwiek rolę. Tymczasem u obu poprzedników, czy tych dwóch innych autorów, jak Dawkins czy Hitchens, mamy do czynienia z czymś, co możemy nazwać taką namiętną nienawiścią do chrześcijaństwa i do religii. Tej namiętności u Hararego wiele nie ma, on jest, że tak powiem, wyzuty z emocji, rozumiem, że znajduje się w stanie buddyjskiego, ateistycznego oddzielenia i w związku z tym pisze, co właśnie, już religia została przezwyciężona. Natomiast ta dwójka, czyli ci autorzy Dawkins i Hitchens, no po prostu pałają nienawiścią, pałają jadem. Te strony, jak się czyta, te książki są wręcz nasycone taką akt, to jest jeden wielki akt oskarżenia, gdzie oni po prostu wręcz miotają groźby, miotają zarzuty, wręcz krzyczą, to nie jest język debaty. To jest język oskarżenia, wrogości z bardzo wyraźnym takim przesłaniem. Skończmy, zniszczmy tą straszliwą bestię, odetnijmy wreszcie głowę tej hydrze, dosyć już nas przez te wieki zwodziła i niszczyła, trzeba wreszcie to pokonać. No i oczywiście ważnym elementem w tych książkach, szczególnie u tych dwóch wspomnianych nowych ateistów, jest chęć zniszczenia historycznej wiarygodności chrześcijaństwa, to o czym myśmy mówili. No bo jeśli dałoby się udowodnić, że Pan Jezus był postacią całkiem inną niż to, jak ją przekazały Ewangelie, że Ewangelie są pierwszym źródłem zafałszowania, zniekształcenia, że Nowy Testament jest w zasadzie zapisem pewnej propagandy chrześcijańskiej i pewnego pierwotnego zniekształcenia, no to w oczywisty sposób. Tak, to niszczy to katolicyzm, chrześcijaństwo podstaw. Nie, niszczy katolicyzm i chrześcijaństwo u podstaw i oznaczałoby, że tak powiem, no, dziejowe zwycięstwo ateizmu i de facto prowadziłoby do, zresztą niektórzy z tych autorów nawet to piszą, to nie jest tak, że ja to wymyślam, piszą wręcz o czymś w rodzaju takiego, no, delegalizacji, jeśli tak można powiedzieć, chrześcijaństwa czy kościoła. Przypomnę wiele tych stowarzyszeń świeckich, humanistycznych, one się tak nazywają, z humanizmem nic nie mają wspólnego poza nazwą, wręcz domaga się w poszczególnych państwach eliminacji symboli chrześcijańskich, prawda? Wyrzucenia ich z przestrzeni publicznej, zakrycia krzyży, usunięcia
figur świętych, zmian w kalendarzu i tak dalej, i tak dalej. Znaczy to nie są, żeby była jasność, to nie są niewinne rozmowy na seminarium filozoficzno-teologicznym, gdzie ludzie się wymieniają poglądami. Nie, za tymi poglądami wyrażonymi w tych książkach stoją bardzo konkretne projekty społeczno-polityczne, a ich ostrze skierowane jest po prostu przeciwko istnieniu Kościoła w życiu publicznym, w życiu duchowym poszczególnych narodów Zachodu. To jest ta, mówi pierwsza... Pan o projektach społeczno-politycznych, czy jesteśmy w stanie dotrzeć do tego, z kim współpracują ci filozofowie, czyje myśli przekazują? Znaczy, to jest druga, możemy powiedzieć, taka druga warstwa tej mojej książki. Tak jak powiedziałem, pierwsza dotyczy tego, co można by nazwać popularyzacją, czyli ludzi, którzy ze względu na, no, nazwijmy to, sprawność pisania, wartości retoryczne, sztukę erystyki, czyli zdolności sprawnego przekazywania swoich myśli, stali się gwiazdami medialnymi. Do tego, co się sprowadza, to oznacza, że ich książki się, no, zatem oczywiście idzie duża kampania marketingowa czy kampania PR-owska, która sprawia, że autorzy potrafią sprzedać tych książek po kilkanaście, nawet milionów egzemplarzy. Są gigantyczne, prawda, sumy. Jeden już, znaczy Hitchens nie żyje, prawda, no, ale Dawkins cały czas żyje i funkcjonuje, tak samo jak Harari. Jest gwiazdą, jest zapraszany na wykłady, na spotkania, występuje w masowych establishmentowych mediach, tam tłumaczy, opowiada różnego rodzaju rzeczy i historie. No ale oczywiście żaden z nich sam nie jest żadnym wielkim znawcą tego, o czym pisze, krótko mówiąc, sam żadnych badań historycznych nad wiarygodnością chrześcijaństwa nie prowadził i zwykle odwołują się do autorytetów innych, czyli tak zwanych naukowców, którzy mają uprawdopodobnić ten ich atak. No i to jest ta druga warstwa mojej książki. Ja tam wybrałem trzech bohaterów, żeby to z różnych, że tak powiem, łączy ich to, że wszyscy trzej są bardzo znani i cenieni i zajmują ważne stanowiska w życiu również intelektualnym i uniwersyteckim. To jest Bart Ehrman, to jest amerykański, to są wszystko tacy teologowie ateistyczni, jeśli tutaj nie mamy oksymoronu, to brzmi oczywiście dziwnie, no ale faktycznie oni taką rolę pełnią, to znaczy mają wiedzę teologiczno-biblijną, ale reprezentują opcję, nazwijmy to, agnostycko-ateistyczną, odrzucają prawdziwość chrześcijaństwa, a swoją wiedzę starają i argumenty, które przedstawiają, starają się wykorzystać przeciwko religii, prawda, przeciwko chrześcijaństwu i dostarczają paliwa dla tych popularyzatorów, jeśli tak można powiedzieć. To jest Ehrman, pierwsza postać, to jest były wykładowca protestancki ze Stanów Zjednoczonych, z Północnej Karoliny, który zresztą był protestanckim fundamentalistą. Fundamentalista to jest określenie odnoszące się do tej grupy protestantów, którzy literalnie traktują Pismo Święte. Czyli uważają, że to, co zostało zapisane w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, szczególnie w Nowym Testamencie, to jest po prostu jeden do jednego słowa Pana Boga. Czyli nie uznają tradycji, nie uznają urzędu nauczycielskiego, nie widzą w Piśmie Świętym tego czynnika ludzkiego, jeśli tak można powiedzieć, tego ludzkiego autorstwa, czyli tego, co katolicy, w co katolicy wierzą, myśląc o inspiracji i o tym, że autor, że wprawdzie autorem głównym jest Bóg, ale człowiek ma przecież do odegrania znaczącą rolę w tworzeniu, w przekazie pism Nowego Testamentu. No i on w pewnym momencie właśnie wyznając ten swój fundamentalizm protestancki, kiedy zetknął się z tym, że w procesie przekazu mamy różnice, niewielkie, ale rzeczywiste, między poszczególnymi rękopismami tych samych na przykład fragmentów Ewangelii, no to uznał, że skoro ta różnica jest dowodem na nieprawdziwość, prawda? No bo z jego punktu widzenia, jeśli ktoś przyjmuje stanowisko fundamentalistyczne, czyli że jeden do jednego, co Bóg powiedział, to zostało zapisane, to jeśli odnajdzie choć najmniejszą rysę, niezgodność, uznaje, ojej, to znaczy, że wszystko, w co wierzyłem, jest nieprawdziwe. No i to jest brakło mu tej wiedzy odczytywania Pisma Świętego przez katolików, gdzie uzupełniamy jeden fragment Pisma Świętego drugim, tak żeby one się dopełniały. Tak, i rozumiemy, że tak powiem, ludzki czynnik w przekazie Słowa Bożego, tak. I rozumiemy znaczenie tradycji i urzędu nauczycielskiego reprezentowanego przez apostołów i ich następców. Tak, on tego nie miał, więc stąd zderzenie
z pewnymi, z tymi różnicami doprowadziło go do tego przekonania. Drugi przykład, czy drugim bohaterem z tych, którzy tam są, to jest z kolei były protestant, tylko liberalny, już nie fundamentalista, ale protestant liberalny, Gerd Liedemann, to jest człowiek, który swego czasu, kilkanaście lat temu, wywołał gigantyczny skandal w Niemczech. Mianowicie było to tak, że on w 1994 roku napisał książkę o zmartwychwstaniu, w której to książce dowodził, że zmartwychwstania nie było, w sensie takim, jak my w nie wierzymy, czyli nie było niczym rzeczywistym. Natomiast twierdził w 1994 roku, że można być chrześcijaninem, mimo tego, że nie wierzy się w zmartwychwstanie. No, teza karkołomna. To jest ciekawe stwierdzenie. Teza karkołomna i dosyć wydawało mi się absurdalna, no ale on wtedy jeszcze w to wierzył, mówił, że można być chrześcijaninem, który wierzy po prostu w samą ideę zmartwychwstania. Idea zmartwychwstania, czyli w to, że człowiek musi mieć nadzieję w coś większego niż on sam. Idea zmartwychwstania. Co niekoniecznie zaistnieje. Tak, że to wszystko jest tak, wszystko odbywa się w naszej świadomości, prawda, w naszej psychologii. Skoro my w coś chcemy wierzyć, to tak jakbyśmy w to wierzyli, a jak to wierzymy, to nam pomaga żyć. Skoro nam pomaga żyć, to znaczy, że jest dobre i można być chrześcijaninem, mimo tego, że nie ma przedmiotu naszej wiary. No, jak mówię, żyjemy w Matrixie, oszukujmy się dalej, żebyśmy się tylko czuli szczęśliwi. Żebyśmy się tylko czuli szczęśliwi, no powiem tak, nie jest łatwo utrzymywać takie stanowisko. Wewnętrzna sprzeczność jest zbyt duża. Jest zbyt duża i trzeba przyznać, że Gerd Liedemann wyciągnął z tego po 10 latach, no może niektórzy potrzebują nieco mniej czasu, ale on potrzebował 10 lat, żeby dojrzeć do przekonania, że nie da się jednak, że tak powiem, tutaj i zjeść ciastko i mieć ciastko i w związku z tym na swojej tej najważniejszej książce o zmartwychwstaniu, opublikowanej w 2004 roku, rzeczywiście ogłosił, że on już nie wierzy w zmartwychwstanie, że on jest ateistą. No, to logiczne i konsekwentne. No, tak, problem oczywiście polegał na tym, że był wykładowcą, jak mówię, na Uniwersytecie w Göttingen w Niemczech, no i był wykładowcą teologii protestanckiej. No więc, że wiem, wykładowca teologii protestanckiej, nawet w dzisiejszych czasach, nawet w bardzo liberalnych czasach, który ogłasza, że nie wierzy w Pana Boga, nie wierzy w zmartwychwstanie, no to jednak jest pewien problem dla tamtejszego środowiska protestanckiego. No i jak sobie momencie, z tym poradzono? No, próbowano sobie poradzić w ten sposób, krótko mówiąc, żeby mu odebrać prawo nauczania protestantyzmu, co wydaje się być również tezą całkiem rozsądną, no ale Gerd Liedemann nie do końca chciał wyciągnąć taki wniosek z tej sytuacji i jak to w Niemczech często bywa, natychmiast pojawił się list kilkuset, bodajże tam 200-kilkudziesięciu innych teologów, znanych osobowości, osobistości życia publicznego, intelektualnego, zaczęły się protesty, studenci protestowali, no rząd, to właśnie ciekawe, stwierdził, że w takiej sytuacji on ufunduje w Göttingen dla Gerda Liedemanna osobną katedrę. I ta katedra nie będzie katedrą, nazwijmy to, konfesyjną, czyli nie będzie związana z wiarą, tylko to będzie katedra historii Nowego Testamentu. I tak się rzeczywiście stało. Gerd Liedemann został oficjalnie wykładowcą i dostał osobną katedrę, którą zarządza sam, katedrę historii Nowego Testamentu i wczesnego chrześcijaństwa, jednocześnie będąc całkowicie zadeklarowanym i radykalnym ateistą. O, tak demokracja to i siła nacisku wygrała ze zdrowym rozsądkiem i nauką. No, wygrała ze zdrowym rozsądkiem i nauką i też, że tak powiem, rzuca jednak pewien cień na tą konsekwencję Liedemanna, bo to jest tak, że on z jednej strony, że tak powiem, doprowadził swoje myślenie do przekonania, że nie wierzy w zmartwychwstanie i odrzucił chrześcijaństwo, ale nie wyciągnął z tego takiego wniosku, które wydawałoby się należałoby wyciągnąć, to znaczy no, zrezygnować z tych wszystkich przywilejów, które były związane przecież z tym, że on wcześniej taką wiarę wyznawał. I trzecia postać, której tutaj już nie żyjący zresztą, kilka lat temu zmarł, Geza Dermesz, to jest były ksiądz katolicki z kolei, to jest Żyd węgierski albo Węgier żydowski, w zależności od tego, jak będziemy go określali. Jeden z głównych znawców zresztą i specjalistów zajmujących się odczytaniem i odnajdywaniem pism Qumran i wieloletni wykładowca na Uniwersytecie w Oksfordzie z kolei, również zajmujący się wczesnym chrześcijaństwem. No, człowiek, który ogromną wagę poświęcał temu, żeby udowodnić,
że rzekomo wczesne chrześcijaństwo, to pierwsze chrześcijaństwo, które znajdujemy w Nowym Testamencie, stopniowo coraz bardziej nasycało się wątkami antyjudaistycznymi czy antysemickimi wręcz. On znajdywał te wątki w pismach, w listach świętego Pawła Apostoła, ale szczególnie w Ewangelii świętego Jana i w listach świętego Jana, i twierdził właśnie, że tak naprawdę chrześcijaństwo powstało wskutek ciągłego napływu pogan do kościoła i nieustannej hellenizacji tego pierwotnie czystego judaistycznego chrześcijaństwa, i to pierwotne, rzekomo pierwotne chrześcijaństwo judaistyczne widziało w Panu Jezusie wyłącznie jednego z wielu galilejskich rabinów, galilejskich uzdrowicieli wędrownych, kaznodziei, i dopiero później, kiedy poganie zaczęli przenikać do kościoła, zmienili tą pierwotną treść chrześcijaństwa, dostosowali ją do, rzekomo do swoich oczekiwań i do swoich pragnień, i z chrześcijaństwa, które było sektą żydowską, stworzyli nową religię uniwersalną, czyli to chrześcijaństwo, z którym mamy obecnie do czynienia. To jest ten trzeci, nazwijmy to mój, jeśli tak można powiedzieć, bohater, czy trzeci filar, trzecia podstawa dla tych popularyzatorów ateizmu. A czy ten trzeci bohater miał podstawy do takich stwierdzeń? Czy to jest jakoś uzasadnione? Jak on to uzasadnia? No, znaczy on to uzasadnia dokładnie tak jak wszyscy oni, to znaczy wszyscy ci myśliciele, tacy jak on. Mianowicie ja w książce pokazuję dokładnie ten mechanizm, bo trzeba zrozumieć system, jaki sprawia, że takie sądy można wypowiadać. To jest trochę tak, po pierwsze co robi taki ekspert, kiedy napotyka na teksty ewangeliczne, czy prawda, czy teksty apostoła Pawła. Weźmy teksty, które na przykład wyraźnie pokazują, że od samego początku pierwsi chrześcijanie oddawali Panu Jezusowi kult boski. I to możemy znaleźć prawda, w drugim rozdziale listu do Filipian, możemy to znaleźć w niektórych fragmentach listu do Rzymian, czyli mamy świadectwa, że od samego początku pierwotna gmina, jeśli tak można powiedzieć, ta gmina, która w zdecydowanej większości składała się z Żydów, bo w sensie historycznym pierwszymi wyznawcami Pana Jezusa byli oczywiście Żydzi, wszyscy apostołowie byli Żydami, 11 było z Galilei, jeden Judasz zapewne był z Judei. No ale późniejsi wszyscy, prawda, którzy wyznawcy, aż mniej więcej do roku 50, mniej więcej, myślę, że w sensie statystycznym to była zdecydowana większość, była Żydami. No i teraz taki ekspert napotyka na tego typu właśnie teksty pochodzące ze źródeł żydowskich, wskazujące na wiarę w boskość Pana Jezusa. No i teoretycznie kłóci się to kompletnie z tą tezą, którą przedstawił, że chrześcijaństwo obecne powstało w pewien sposób jako efekt hellenizacji, prawda? No bo żeby ta teza była prawdziwa, to musiałby uznać, że te teksty, które mówią o tym, że wiara w Pana Jezusa jako Boga już jest obecna na samym początku, powstały znacznie później. Na przykład, nie wiem, że między śmiercią Pana Jezusa a tymi zapisami minęło co najmniej kilkadziesiąt lat, ponieważ on potrzebuje czasu, żeby móc uzasadnić tę tezę, że Kościół składał się w większości już z pogan, prawda? A nie z to co może zrobić taki ekspert? No może na przykład uznać, że te fragmenty, które wyraźnie wskazują wiarę w Pana Jezusa jako Boga, są późniejsze, tylko są interpolacjami tak zwanymi, czyli zostały później dopisane do tych pierwotnych tekstów, tak na przykład robi Geza Wermesz z tym, że najważniejszym z tego punktu widzenia fragmentem z listu do Filipian, który zaczyna się słowami: on, który istniał w postaci Bożej, tak? To odnosi się do Pana Jezusa, nie wykorzystał tego dla siebie, ale przyjął postać niewolnika. Słynny tekst, prawda, często cytowany w czasie mszy. No to Geza Wermesz ogłasza, że ten tekst po prostu jest nieprawdziwy. I został. A ja jestem pod wrażeniem sposobu działania. Prawda? No to jak mówię, to jest, czyli pierwsza metoda polega na tym, że teksty trudne i teksty sprzeczne z naszą teorią po prostu wyrzucamy. Twierdzimy, że one zostały później dodane. Tak? Tak, dostosowujemy właściwie cały dorobek naukowy, który zdobywaliśmy przez wieki, sposoby badawcze, metodologia, właściwie wszystko to można wyrzucić do kosza, udowadniamy tylko to, co jest nam wygodne. No właśnie, w tym kontekście, biorąc pod uwagę, że przecież wielu z tych ludzi są profesorami na słynnych uczelniach świata, jak pan ocenia, jak duża jest erozja moralności tych ludzi, jak duże to zjawisko?
To jest bardzo ciekawa rzecz. Ja się z tym zetknąłem tak pierwszy raz mnie to zaskoczyło, kiedy pisałem w 2013 roku książkę Kto zabił Jezusa. I tam się skupiłem, bo na tej książce obecnej, Kto fałszuje Jezusa, jak mówię, poruszałem jakby całość obrazu i przekazu dotyczącego postaci, życia i zmartwychwstania Chrystusa. Zresztą akurat jeśli chodzi o zmartwychwstanie, poświęcam temu szczególnie dużo miejsca w tej książce. Ale w Kto zabił Jezusa zajmowałem się czymś innym, mianowicie zajmowałem się opowieściami na temat męki Pana Jezusa, pasji, i uderzyło mnie, jak to możliwe, że praktycznie od lat 50. i 60. XX wieku mamy tylu naukowców albo tylu ludzi zajmujących przynajmniej formalnie bardzo ważne stanowiska na różnych uniwersytetach, jak łatwo zauważyć, którzy interpretują to, co się wydarzyło w 30 czy w 33 roku, w zależności od tego, jaką przyjmiemy datę, w sposób całkowicie sprzeczny z przekazami ewangelicznymi. Czyli próbują dowieść tezy, że mamy tutaj do czynienia z jakąś próbą wybielania pogan i oczerniania Żydów, bo do tego się tak naprawdę sprowadza. I w związku z tym zadałem sobie pytanie, no ale ja zaraz, jak to możliwe? Przecież ci ludzie nie mają dostępu do żadnych nowych dokumentów. Nie mają dostępu do żadnych nowych faktów. No bo rozumiem jeszcze, prawda? Ktoś odkrył, nie wiem, pochodzący z pierwszego wieku zapis nieznany nam wcześniej, który całkowicie zmienia nasz obraz. Tak, i przygląda mu się, bada, porównuje, wyprowadza wnioski. Dokładnie, no, na przykład mówię czysto hipotetycznie, pokazuje nam nieznany list świętego Pawła, teoretycznie możliwe, w którym to Paweł mówi, że Rzymianie zabili Pana Jezusa, a na przykład lud żydowski stanął w jego obronie. Teoretycznie, mówię czysto teoretycznie. Tak. Ale z niczym takim nie mieliśmy miejsca, żadne takie odkrycie nie nastąpiło, a sama logika tekstu, które nam zostały przekazane, sam sposób patrzenia i myślenia na ich temat, sama wiedza, którą dysponujemy, sprawia, że te różne nowomodne teorie mają zupełnie inną przyczynę niż badanie naukowe. Jaką inną? No ideologię oczywiście. Znaczy okazuje się, że bardzo często ci ludzie, którzy formalnie pełnią ważną rolę, bo są wykładowcami, nauczycielami, ja o tym też piszę zresztą w książce Kto fałszuje Jezusa, tam przytaczam szczególnie i kilku myślicieli, nazwijmy to tak, czy biblistów protestanckich, ale też katolickich, pokazuje, do jakiego stopnia ulegają czemuś, co można by nazwać takim duchem czasu. Czyli dostosowują swoją wiedzę, swój sposób patrzenia do tego, czego od nich oczekuje świat. No a świat od nich oczekuje właśnie tego, żeby powiedzieć, że chrześcijaństwo pierwotnie to tak naprawdę powstało jako element, że zawarty jest tam bardzo silny potencjał antyżydowski czy antysemicki, no bo to jest modne, prawda, bo w dzisiejszych czasach muszą się wszyscy bić w piersi i za to przepraszać. Oczekują, że nie będzie, że chrześcijaństwo i ten pierwotny przekaz będzie jakiś taki rozproszony, niewyraźny, że to, że Ewangelie nie zawierają tak naprawdę przekazu prawdziwego, a jedynie zapis jakichś emocji, jakichś uczuć niewyraźnych, że nas do niczego nie zmuszają, że Pan Jezus jest właśnie jakimś takim liberalnym nauczycielem, który tam opowiadał o tym, że wszyscy się mają kochać i w zasadzie na tym się jego rola skończyła. Krótko mówiąc, i dostosowują w związku z tym to do swoich różnych obecnych oczekiwań. Jeden z rozdziałów tej książki, Kto fałszuje Jezusa, poświęciłem zresztą z tego punktu widzenia, to jest rzeczywiście zjawisko nowe i uderzające, też w tak zwanej biblistyce czy teologii feministycznej, która ze szczególny sposób próbuje, jakby to powiedzieć, odwrócić opowieści, które są obecne w Nowym Testamencie, i próbuje sprzedać nam opowieść o Panu Jezusie, który to rzekomo miał za żonę Marię Magdalenę, która to Maria Magdalena w wersji tej pierwotnej, najwcześniejszej była tak naprawdę ważniejsza od innych apostołów, a dopiero później mężczyźni, którzy przejęli władzę w Kościele, wyrugowali pamięć o Marii Magdalenie jako głównym apostole i sami przejęli władzę. No, to jest oczywiście przykład kompletnie absurdalnego myślenia, ale pani, która takie rzeczy opowiada, jest profesorem teologii na Harvardzie, więc sama pani no właśnie, mówi, prawda, no właśnie, że to jest bardzo poważna funkcja, prawda? Komu zatem teraz ufać?
w jaki sposób my, zwyczajni ludzie, którzy nie studiujemy teologii, filozofii, którzy jesteśmy specjalistami w swoich zawodach, możemy bronić się, możemy odnajdywać argumenty, żeby potwierdzić tę prawdę, którą uczymy się w Kościele. To jest bardzo, bardzo dobre pytanie, bo myślę, że jednym z głównych powodów, dla których ten proces takiego, tak jak powiedziałem, takiej podskórnej ateizacji następuje, wynika właśnie z tego, że wielu ludzi wierzących, wielu katolików zostało w dużym stopniu opuszczonych albo porzuconych przez tych, którzy teoretycznie powinni ich wspierać, właśnie przez biblistów, przez teologów. To widać wyraźnie we wstępach do niektórych. Na szczęście w Polsce to nie zaszło jeszcze tak daleko, ale w wielu państwach zachodnich, w Niemczech na przykład, w Szwajcarii, to rzeczywiście jest proces bardzo daleko już posunięty. Kiedy katolik na przykład bierze Pismo Święte, tak? Otwiera Nowy Testament. No i zwykle przed każdą Ewangelią znajduje jakiś wstęp. Załóżmy, że mamy do czynienia z kimś, kto nie jest wielkim fachowcem. I co czyta w tym wstępie? No okazuje się, pierwsza rzecz, która uderza współczesnego katolika, to informacja, że najprawdopodobniej wszystkie Ewangelie powstały stosunkowo późno, bo dopiero po roku 70 po Chrystusie. No to człowiek się zaczyna zastanawiać zaraz. To znaczy, że coś tu jest nie tak, no bo jeśli ja myślałem, większość ludzi wychodzi z takiego założenia, że jeśli mamy cztery Ewangelie, zostały zapisane, tak jak to jest napisane oficjalnie przez świętego Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, z czego dwóch, tak, czyli Mateusz i Jan są świadkami, a Marek i Łukasz są uczniami apostołów. No to człowiek wychodzi w związku z tym z założenia, że to są bardzo wiarygodni autorzy, którzy albo sami doświadczyli tego, o czym piszą, albo on został przekazany. Tymczasem otwierają, mówię, taki wstęp i czytają, że wszystkie Ewangelie powstały co najmniej w roku 70 czy 80, a może tak naprawdę w większości przypadków między rokiem 75 a 100 po Chrystusie. No to człowiek wychodzi w związku z tym z założenia, że najprawdopodobniej no, ci, których uważał za właściwych autorów, no, nie są tymi autorami, że trudno sobie wyobrazić, że ktoś przez 50 lat pamięta dokładnie zdarzenia sprzed 50 lat i zaczyna myśleć o tym, że być może ten opis ewangeliczny nie jest do końca prawdziwy. Co więcej, przecież nie jest filologiem, przecież nie ma świadomości, tak, jak powstawały inne wielkie teksty starożytne. Dokładnie. I zaczyna w związku z tym, poza tym, dowiaduje się niektórych, jak mówię, w Polsce nie, ale w zachodnich szczególnie wstępach, że tak naprawdę przypisanie autorów do Ewangelii nastąpiło dosyć późno, bo na początku II wieku po Chrystusie, że te pisma krążyły bardzo długo w sposób anonimowy, niedokładny. W związku z tym, no, czy możemy mieć do nich zaufanie? No, pewnie niespecjalnie, tak? I tak podskórnie, krok po kroku, wlewa się w tej świadomości człowieka wierzącego coraz więcej wątpliwości. No bo tak, okazuje się, że nie wiadomo, kto tak naprawdę napisał daną Ewangelię. Nie wiadomo, czy ten, kto ją napisał, to faktycznie jest ten, który został opisany jako jej faktyczny autor. Nie wiadomo, czy ona powstała i zawiera zdarzenia bezpośrednio pochodzące z czasu, kiedy Pan Jezus żył, czy późniejsze. Jeszcze jeden element bardzo ważny przecież. Czy to, co Pan Jezus mówi, czy to zostało zrelacjonowane w Ewangeliach jako Jego słowa, czy to są faktycznie Jego słowa, czy też, jak bardzo często możemy przeczytać w wstępach, to są właściwie jakieś słowa pochodzące od późniejszej gminy chrześcijańskiej, czy późniejszej wspólnoty chrześcijańskiej, która tak naprawdę wykorzystała pewien uzus literacki po to, żeby włożyć w usta Pana Jezusa słów, których On tak naprawdę nigdy nie wypowiadał. No to przy takiej dawce sceptycyzmu i takiej dawce wątpliwości mało kto jest w stanie zachować wiarę. Tak, znaczy, tak, zwykle drąży ta kropla, tak, jedna, druga, tak, trzecia, piąta skałę, aż w końcu w skalę robi się dziura. Aż robi się dziura i człowiek dochodzi do takiego przekonania, że Ewangelie mają taki status mniej więcej jak, nie wiem, żywoty Plutarcha, jeśli człowiek jest wykształcony i wie, co są żywoty Plutarcha, albo jeśli jest mniej wykształcony, no to zaczyna uważać, że to jest trochę takie legendarne, jakieś mityczne, prawda, tutaj, że krótko mówiąc, to, co nam przekazuje pamięć Kościoła na temat Pana Jezusa i to, co jest zawarte w Nowym Testamencie, niewiele albo w stopniu bardzo niewielkim różni się od różnych innych pogańskich mitów, legend, opowieści i tak dalej. No i przy takim oczywiście założeniu, a nie nasza wiara w zmartwychwstanie, czyli to jest ten kamień węgielny, się tak powiedzieć, wiary,
ani wiara nasza w to, że Pan Jezus dokonywał cudów, ani nasza wiara w to, że wskrzeszał zmarłych, ani to, że chodził, nie wiem, po jeziorze albo gromił burzę, ani przede wszystkim, jak już wspomniałem, to, że powstał z martwych, wszystko to zostaje, że tak powiem, jakieś takie rozproszone, rozwodnione, nie mające podstaw. I człowiek, który ma, albo który zaczyna w ten sposób myśleć, w zderzeniu z bardzo agresywną retoryką ateistyczną, zaczyna tracić grunt pod nogami, tak? Zaczyna się wycofywać, zaczyna myśleć, no to skoro wszystko to, co mi przekazano, jest takie niepewne, niejasne, dwuznaczne, właściwie nikt nie wie, jak to było i właściwie wszystko to jest takie rozmemłane, takie nie do końca, niedokończone, to może ci ateiści, którzy po prostu negują i odrzucają, mają rację, tak? To niestety jest taki efekt i żeby zobaczyć, jakie zniszczenie pociąga ze sobą takie właśnie podejście, no właśnie możemy popatrzeć na funkcjonowanie wielu młodych studentów teologii czy biblistyki w państwach zachodnich, gdzie z jednej strony, że tak powiem, dawka sceptycyzmu przekazana im przez formalnych nauczycieli religijnych, a z drugiej strony agresja ateistyczna doprowadziła do tego, że oni często stracili grunt pod nogami. Tak, woda wdzierająca się do kajuty i rozrywająca ściany, to właśnie jest wątpliwość. To jest właśnie ta wątpliwość i to jest jeszcze jedna rzecz, która mnie uderza, że bardzo wiele tych zarzutów czy tych tez, które się pojawiają, one są kompletnie nieracjonalne. Ja pokazuję to dokładnie w książce, prawda? No nie będę tutaj tego krok po kroku mówił, może jeden prosty przykład, może jedna rzecz, która mnie uderzyła, którą można łatwo dosyć wykazać, czyli kwestia daty poszczególnych Ewangelii. To ma, jak mówię, duże znaczenie dla ich wiarygodności w oczywisty sposób. Jeśli dany tekst jest stosunkowo bliski wydarzeniom, to możemy uznać, że on jest bardziej wiarygodny, niż jeśli jest odległy od danych wydarzeń. Tak. Prawda? To jest twierdzenie jak najbardziej racjonalne. I problem polega na tym, że jak powiedziałem, zdecydowana większość współczesnych biblistów, również katolickich, nie wszyscy, ale większość, uważa, że w Ewangeliach możemy znaleźć wskazówki wskazujące na tym, że one zostały napisane po roku 70, czyli po momencie, kiedy Jerozolima została zdobyta przez Rzymian. Taka jest ta teza, powiedzmy, dominująca. Problem polega na tym, to jest taka książka napisana jeszcze w latach 60, czyli dawno temu tak naprawdę, w latach 60 XX wieku, zresztą też liberalnego teologa anglikańskiego, Johna Robinsona, który krok po kroku, badając dokładnie wszystkie zapisy odnoszące się do, interpretując te zapisy odnoszące się do historii zawartych w Ewangelii, wykazał, że nie ma ani cienia śladu wskazującego na tym, że ewangeliści wiedzieli o zburzeniu Jerozolimy. Porównał po prostu teksty Ewangelii z tekstami żydowskimi z końca I wieku po Chrystusie i pokazał, że z wyjątkiem Ewangelii świętego Jana, z pewnością Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza powstały w związku z tym przed rokiem 70, bo gdyby powstały po roku 70, to byłby tam wyraźny znak tego, że ewangeliści wiedzieli o zniszczeniu Jerozolimy. Dlaczego to było dla nich ważne? Tak. No bo przecież Pan Jezus przepowiadał upadek Jerozolimy, przepowiadał upadek świątyni. Gdyby ewangeliści pisali po roku 70, to z pewnością te wcześniejsze proroctwa i przepowiednie zostałyby, że tak powiem, zostałoby wskazane, że Pan Jezus się nie pomylił, tylko że prawdziwie przewidział to, co się później wydarzyło. Tymczasem wystarczy sięgnąć do tych najważniejszych z tego punktu widzenia rozdziałów w Ewangeliach, żeby zauważyć, że proroctwa dotyczące upadku Jerozolimy i zniszczenia świątyni bardzo przypominają wcześniejsze proroctwa zawarte w Starym Testamencie, które odnosiły się do zniszczenia Jerozolimy w 589 roku przed Chrystusem, kiedy faktycznie Babilończycy zdobyli święte miasto, prawda, i spalili świątynię. Krótko mówiąc, możemy zakładać, że proroctwa te, które zostały zawarte w Ewangeliach, a zostały faktycznie wypowiedziane przez Pana Jezusa, po drugie są świadectwami autentycznymi, po trzecie ci, którzy je spisywali, nie wiedzieli jeszcze wtedy, że faktycznie one się spełniły, ponieważ pisali przed rokiem 70, a nie po roku 70. Prawda? Ja to bardzo dokładnie pokazuję w książce, ale mówię, ten przykład ma duże znaczenie dla zrozumienia wagi i wiarygodności
zapisów, które znajdują się w Nowym Testamencie. Tak, to bardzo ważne i ważne jest też, że ten przykład prezentuje sposób myślenia, sposób pokazywania faktów, wyciągania z tego logicznych wniosków i pokazywania, jakie są tego konsekwencje. Resztę takich przykładów znajdziemy w książce pana redaktora Lisickiego, a ja teraz chciałabym przejść do przykładu polskiego. Od lat, właściwie chyba już od kilkunastu lat docierają do nas filmy, książki przedstawiające Jezusa jako mężczyznę żonatego. Możemy się dowiedzieć, że Jezus był homoseksualistą. Docierają książki typu Bóg urojony, które bardzo mocno są reklamowane w różnego rodzaju mediach. To jedna strona medalu, druga strona medalu to, o czym pan mówił na początku naszej rozmowy, jesteśmy świadkami strajku kobiet, jesteśmy świadkami komentarzy takich jak ten, ja sobie pozwolę zacytować jeden z komentarzy w Wysokich Obcasach z listopada 2020 roku. Jeśli korzenie zostaną w ziemi, to później pędy odrosną. Religia zawsze prędzej czy później będzie rodzić fundamentalizm. I dalej jest zachęta do tego, żeby no właśnie wyrwać tą religię z korzeniami. Jaką rolę omawiane przez pana zachodnie filozofie odgrywają w tym właśnie, czego jesteśmy świadkami? No, to jest tak, że tak jak powiedziałem, Polacy nie są tutaj, czy Polacy, ci, którzy piszą te rzeczy w polskich mediach, jak Wysokie Obcasy czy Gazeta Wyborcza, nie piszą nic oryginalnego. Oni są, używając takiego języka dawnych towarzyszy, są takim pasem transmisyjnym dla mas. Czyli, krótko mówiąc, spolszczają wyłącznie ten przekaz, który jest im serwowany na Zachodzie i próbują do nas, czyli do Polski, przenieść dokładnie te same modele działania, które sprawdziły się tak dobrze w walce z Kościołem czy w walce z chrześcijaństwem na Zachodzie. Próbują to, że tak powiem, tutaj zastosować. Pani redaktor wspomniała rzeczywiście, bo w tejże Gazecie Wyborczej, przypomnę, całkiem niedawno, jeśli się nie mylę, to był tam półtora roku temu, ukazał się taki tekst autora, który zresztą jest związany z pismem Więź, a tekst dotyczył tego, tam był znak zapytania, prawda, było takie domniemanie, czy Pan Jezus nie miał skłonności homoseksualnych, ponieważ całość była oparta na osobliwej interpretacji fragmentu Ewangelii według świętego Marka. I teraz łatwo zauważyć, że rzucanie tego typu oskarżeń, czy rzucanie tego typu w przestrzeni publicznej, no bo przecież mówimy o gazecie, a nie mówimy o jakimś tam gdzieś w wąskim gronie, ma właśnie na celu zniszczenie i obalenie polskiej pobożności, tak już tam było powiedzieć, i polskiej religijności. Bo chodzi o to, żeby wprowadzić w człowieka w stan niepewności, stan takiego rozkwiania i pokazania mu, że w zasadzie wszystko, w co do tej pory wierzył, jest niepewne, niejasne, niedoskonałe. Albo ta historia bardzo wyrafinowany sposób. Bardzo wyrafinowany sposób. Oczywiście na pewnym poziomie logicznym widzimy absurdalność, bo mówiąc brutalnie, no trudno sobie wyobrazić, że jednocześnie Pan Jezus miałby mieć i żonę i mieć skłonności homoseksualne. To znaczy, teoretycznie oczywiście wszystko jest w świecie możliwe, ale... Za to mamy wtedy co innego. Mamy wybór i wolność. Możemy sobie wybrać, co chcemy. Tak, ale łatwo zauważyć, że jakby to powiedzieć, próba pożenienia tych opowieści jest wyjątkowo trudna, ale tutaj jest właśnie, logika nie ma z tym nic wspólnego. Nie o to chodzi, że ktoś próbuje w sposób, że tak powiem, no, wiarygodny, odnosząc się do historii, coś nam powiedzieć. Mam wrażenie, że to jest tylko instrumentalizacja, używanie pewnych narzędzi do wzbudzania w nas niepokoju, niepewności, do walki z wiarą, no, najkrócej mówiąc. To, co kiedyś robili komuniści w sposób siłowy, to, co próbowali robić przy pomocy przemocy, wymuszania na innych, zakazów i nakazów, w dużym stopniu taką rolę przejęła znacząca część liberalnych mediów, które próbuje zniszczyć tę wiarę w inny sposób, już nie używając siły przemocy, ale używając trochę takiego wirusa, modne słowo, prawda, czyli wpuszczając tego wirusa do naszej świadomości i rozbrajając naszą zdolność rozumowania i naszą gotowość i nasze zaufanie do Kościoła i nasze zaufanie do tego przekazu, który nam został przez wcześniejsze pokolenia przekazany.
bo nagle się okazuje, że wszystko właśnie jest tutaj niepewne, a jeszcze towarzyszy temu, mówię teraz o tym, że ten ateizm, ten, czy to, co robią te niektóre media, no, odbywa się bez przemocy, ale nie całkiem, bo łatwo zauważyć w tym cytacie, który pani redaktor zacytowała, no przepraszam, jeśli już ktoś mówi o wyrugowaniu tego korzenia, prawda, o jego zniszczeniu i wyrwaniu, to jak to się może dokonać? No, może się dokonać to tylko w ten sposób, że ktoś albo coś, w tym przypadku instancja państwowa, tego zakaże. Tak jak to się dzieje w niektórych już przecież państwach całkowicie niby liberalnych i demokratycznych, kiedy nagle się mówi, że nauczanie dzieci religii, czy nauczanie dzieci tego przekazu religijnego powinno być zabronione, ponieważ jest to rzecz zaściankowa, niewłaściwa, niesłuszna. Człowiek ma prawo wyboru, a prawo wyboru osiąga, kiedy ma wiek 16 bądź 18 lat, a nim to się nie stanie, to rodzice nie mają prawa przekazywania mu swojej ideologii, bo religia w takim ujęciu oczywiście jawi się nie jako prawda, tylko jako ideologia. No więc z takim czymś się niestety stykamy i trzeba się temu przeciwstawić. Tak, właśnie zerkam na komentarze na naszym Facebooku i YouTubie, a jest gorąco. Mamy dużo informacji zwrotnych o tym, że audycja jest ważna, że audycja się podoba. Nasi widzowie też prowadzą dyskusje między sobą. Dziękuję Państwu bardzo za wszystkie te słowa. Wróćmy właśnie do tego, jakie postawy w nas są kształtowane. Z jednej strony te postawy, o którym mówi pan redaktor, z drugiej strony obserwujemy już od wielu lat takie rozmiękczanie katolicyzmu, w zgodzie z którym chyba chciałoby się powiedzieć, nie zwracajmy bardzo uwagi na to, co się dzieje, na te zagrożenia, które są bardzo realne, o którym pan mówi. Może zamknijmy trochę oczy, może nie brońmy naszej wiary. Powiedzmy sobie, że miłość to jest akceptacja i może jakoś to przetrzymamy. W kontekście tego, co możemy zrobić, na jakim poziomie społecznym i kulturowym jesteśmy? Jak pan to widzi? To znaczy, ja bym powiedział tak, że Polska, najkrócej mówiąc, Polska jeszcze nie jest stracona, tak bym to ujął, ponieważ można powiedzieć, że Polska jest ostatnim być może państwem Zachodu, przez który przebiega jeszcze front walki, nazwijmy to, sił obrony tradycji i wartości chrześcijańskich, tradycyjnego chrześcijaństwa i tych napierających sił rewolucyjnych, tak można powiedzieć. Ponieważ w niektórych innych państwach wydaje się, że sprawa została przegrana, a przynajmniej na razie. Oczywiście nigdy nie wiemy, na szczęście człowiek ma bardzo ograniczone możliwości i pole przewidywania. Może się okazać, że to, co my sobie tutaj mówimy, nagle coś się stanie, opatrzność zadecyduje inaczej i wszystko się przebiegnie inaczej. Ale opierając się tylko na dostępnej nam wiedzy i na tym, co możemy wywnioskować w oparciu o fakty, to tak jak mówię, Polska jeszcze nie została, czy sytuacja w Polsce nie została przegrana, czy nie została stracona. I co należy w związku z tym robić, żeby nie podążyć tą drogą, którą poszli inni? To pierwsza i najważniejsza rzecz, to się nie poddawać. Nie ulegać złudzeniu, że możemy, bierność i brak aktywności sprawi, że uda się jakoś ocaleć. No nie uda się, to znaczy nie da się przetrwać tylko na zasadzie wegetacji, można powiedzieć. Po prostu trzeba odważnie temu, co się wokół nas dzieje, się przeciwstawić. Trzeba mieć sobie odwagę, żeby nazywać te rzeczy po imieniu. Nie można się bać, trzeba oczywiście posługiwać się rozumem, robić to w sposób właściwy i nieagresywny, ale trzeba się temu umieć przeciwstawić i zderzyć się z tymi, którzy próbują w tą naszą tradycję, naszą religię ograniczyć. Przykład Gazety Wyborczej, przykład Wysokich Obcasów, to jest bardzo dobry przykład, bo tam jest wręcz instrukcja, w jaki sposób należy, nie wiem, opanować edukację, prawda? W jaki sposób należy zmienić nauczanie w szkołach, w jaki sposób należy doprowadzić do tego, żeby ta religia, która jest w szkołach nauczana, żeby,
żeby ją wyśmiewać, prawda, albo ją wyszydzać, albo żeby traktować jako rzecz kompletnie nieistotną, nieważną. No, to jest ogromna rola dla rodziców, którzy muszą w sobie, wiem, że to się łatwo mówi, kiedy się tak siedzi, prawda, większość ludzi człowieka rozpoznaje, więc uważa, że on ma więcej do powiedzenia, ma więcej możliwości. Znacznie trudniej jest się temu przeciwstawić, kiedy człowiek jest po prostu jedną z wielu anonimowych gdzieś tam osób w mniejszej miejscowości, w jakimś środowisku i otoczeniu, no, ale trzeba w sobie tę odwagę umieć wykrzesać, bo potem będzie za późno. No, znaczy okaże się po prostu, że jeśli się temu, tej nawałnicy, temu walcowi nie sprzeciwimy, to za kilkanaście lat, za kilkadziesiąt lat Polska przestanie być tą Polską, którą jest obecnie, a zacznie coraz bardziej przypominać, nie wiem, Irlandię albo Hiszpanię. Państwa, które przecież też kiedyś miały wspaniałą tradycję katolicką, które wydawały się być ostoją tej tradycji, gdzie wydawało się, że pokolenie przekazuje pokoleniu te same wartości, tę samą tradycję, i wystarczyło kilkanaście lat, żeby zmieniły się nie do poznania, żeby seminaria na masową skalę zaczęły znikać tak naprawdę z pejzażu, zniknęły powołania, Kościół stał się właściwie częścią takiej biurokratycznej machiny trochę państwowej, trochę społecznej, a religia stała się czymś praktycznie nieistotnym, a ludzie religijni zaczęli przypominać zbieraczy i hodowców, nie wiem, kanarków albo zbieraczy znaczków filatelistycznych, prawda? No to rozumiem, że musimy się właśnie przed tym w Polsce bronić. Warto zobaczyć te fakty i warto przyjąć, że tak jest, już nie bronić się wewnętrznie, że to są fakty dla nas trudne, tylko po prostu przyjąć, zobaczyć, co stało się na Zachodzie, bo to jest dla nas kierunek. Możemy zobaczyć i możemy zatrzymać tą całą machinę, przełożyć wajchę w drugą stronę, bo mamy jeszcze na to szansę. Panie redaktorze, dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za rozmowę Państwu. Przypominam, jeżeli Państwo chcecie, żebyśmy produkowali więcej takich programów, zachęcam do wspierania nas. Numer konta znajdziecie Państwo pod tą audycją na Facebooku i na YouTubie. Dziękuję, do widzenia.